Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 4 w wersetach od 39 do 54? Z tego miasta wielu Samarytan uwierzyło jemu dzięki słowom kobiety, która świadczyła: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam 2 dni. Wielu więcej z nich uwierzyło dzięki jego słowu. Tej kobiecie mówili: już nie dzięki twojemu opowiadaniu wierzymy, bo sami słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata. Po 2 dniach wyszedł stamtąd i poszedł do Galilei. Sam Jezus wydał świadectwo, że prorok w swojej ojczyźnie nie ma poważania. Gdy przyszedł do Galilei, przyjęli go Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, co czynił w czasie święta w Jerozolimie. Oni także przybyli na święto. Wtedy ponownie przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. Był w Kapernaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował. Ten, gdy usłyszał, że Jezus przyszedł z ziemi judzkiej do Galilei, poszedł do niego i prosił go, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, bo bliski był śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Dworzanin królewski powiedział mu: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Jezus powiedział mu: idź, syn twój żyje. Uwierzył ten człowiek słowu, które mu powiedział Jezus, i poszedł. Gdy już wracał, spotkali go jego słudzy, mówiąc: dziecko twoje żyje. Wtedy zapytał ich o godzinę, w której mu się polepszyło, i powiedzieli do niego: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że była to godzina, w której mu Jezus powiedział: syn twój żyje. Uwierzył sam i cały jego dom. Ten drugi znak uczynił Jezus, przyszedłszy z ziemi judzkiej do Galilei. Pan Jezus spędza jeszcze 2 dni wśród Samarytan, do których, podobnie jak do niego, odnoszono się z pogardą. I mamy tutaj odnośnik do 8 rozdziału, 48 wersetu tej Ewangelii. Żydzi odpowiedzieli mu: czy niewłaściwie mówimy, że jesteś Samarytaninem i że masz demona? Ludzie ci uwierzyli w niego nie tylko dzięki świadectwu kobiety, lecz na skutek osobistego kontaktu z nim jako Zbawicielem świata. Werset 42. I mamy tutaj odnośnik do 1 listu Jana, 4 rozdziału, 14 wersetu. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Drodzy przyjaciele, nie zadowalajcie się poznawaniem Pana Jezusa jedynie poprzez przeżycia czy doświadczenia innych ludzi. Niech wasza relacja z Panem będzie rezultatem świadomego, osobistego spotkania się z Nim. Dalsze wiersze tego rozdziału ukazują Pana Jezusa udającego się do Galilei. Spotyka tam dworzanina, który bardzo zmartwiony ciężką chorobą swego syna nalega na mistrza, by przyszedł i uzdrowił go.
Nie miał on jednak tak silnej wiary jak setnik, też z Kafarnaum, który nawet nie uważał się za godnego, by Pan wstąpił do jego domu, lecz był przekonany o tym, że wystarczy jego jedno słowo, by sługa został uzdrowiony. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Łukasza, 7 rozdziału, 7 wersetu. Dlatego też samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do ciebie. Powiedz jednak słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Pan Jezus rozpoczyna rozmowę z zatroskanym ojcem od wytłumaczenia mu, iż wiara polega na zaufaniu jego słowu, bez konieczności oglądania jakichkolwiek znaków. Werset 48. I mamy tutaj odnośnik do 2 rozdziału, 23 wersetu tej Ewangelii. Gdy był w Jerozolimie w święto Paschy, wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił. Pan poddaje jego wiarę próbie, nie udając się do jego domu, lecz jedynie daje mu słowo zapewnienia. Czytając następne wersety, widzimy, że dzięki wierze moc śmierci pokonana zostaje przez moc życia. Dowiadujemy się o tym z 1 listu Jana, 5 rozdziału, 12 wersetu. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.